Spod taśmy ekstra, czy spod taśmy dogrywka, czas zacząć. Moim i Państwa gościem tradycyjnie w naszym magazynie są eksperci żużla. A więc już Was tutaj łączę, abyście wszyscy widzieli naszych ekspertów. Krzysztof Kruszniok z Paryża i Dawid Jakubczyk z Krakowa. Witam panowie Was bardzo serdecznie. Panowie, cóż, możemy być zadowoleni. Bartek Zmarzlik, the best. W piątek była tylko jednopunktowa przewaga po piątkowym konkursie, po piątkowym turnieju, ale już po sobotnim, no, możemy być tutaj optymistami. No i w pewnym sensie można powiedzieć, i chyba tutaj nie będę jakoś tutaj górolotnie, ale no, wjechał na autostradę nam ten Bartek i teraz chyba tylko trzeba to wszystko zaklepać. Dwa turnieje najbliższe na Moto Arenie w Toruniu. Więc jak panowie, no, spodziewaliście się takiego scenariusza w piątek i w sobotę? No ja nie do końca, bo wydawało mi się, że te praskie turnieje, no Bartkowi do tej pory nie tak nie leżały za bardzo. Przecież on tam ogólnie sam w tych ostatnich latach nawet nie wchodził do finałów, były nawet sezon 1 czy 2, że tam kończył na półfinałach i raz nawet do półfinału nie wszedł, bo tam miał chyba 4 punkty w jednym z sezonów. Więc to tak nie do końca ulubiony tor Bartka, no ale odczarował go, jak widać, teraz w ten weekend, w piątek i sobotę. No i bardzo dobrze, no i bardzo dobrze kolejny jego skarb na koncie. Z tego, co tam widziałem, to jest siódmy, ósmy turniej wygrany przez niego w karierze, więc też może jakoś tak bardzo tych turniejów nie wygrywa dużo, ale no cały czas jest w czołówce, tak, i pewnie w Toruniu będzie, no, jest głównym faworytem, żeby obronić tą przewagę. Ma 7 punktów nad Lindgrenem, 10 punktów nad Woffindenem. No, taj się rozkręca, ale chyba troszkę mu braknie czasu, bo 10 punktów to już troszkę jest. Przy obecnej punktacji, gdzie Bartek jest naprawdę w dobrej formie, to wejście do finału samo wystarczy praktycznie do tego, żeby ten tytuł Mistrza Świata obronić, bo jak mamy za czwarte miejsce w finale 14 punktów, to nie wiem, no, musieliby Lindgren dwa razy wygrywać, no to tak, no wiadomo, że może się, to jest sport, tak jak mówiliśmy też i o Ekstralidze, i tak samo tutaj w Grand Prix może się wydarzyć dużo, bo już nie takie przypadki były, że z dużą przewagą zawodnicy gdzieś tam ją tracili i tutaj wiadomo, trzeba zachować koncentrację i Bartek na pewno jest tego świadomy. Jeżeli to zrobi, jeżeli podejdzie do tego profesjonalnie, a przecież nie jest zawodnikiem, który jeździ pierwszy rok na żużlu, to pewnie spokojnie ten tytuł powinien obronić i będzie tam pierwszym zawodnikiem od tego 2008 roku, który obronił tytuł Mistrza Świata. A w ogóle sobie patrzyłem w taką ciekawą statystykę ostatnio, że może być, jeżeli tak będzie dalej, fantastycznie jeździł, bo ta przecież kariera się nie kończy, to jest dopiero 25-6-letni zawodnik. Może być pierwszym zawodnikiem, drugim w historii zawodnikiem, który zdobędzie 3 tytuły z rzędu, więc tutaj wszystko przed nim, wydaje mi się. W tym roku czy w przyszłym to pewnie tak samo dalej faworytem do tych tytułów, do medali będzie. No ja powiem tak, że zgodzę się tutaj akurat z Pawłem, czy z Dawidem, i powiem tak, że tak patrzę sobie na tę klasyfikację i teoretycznie medal już ma. Medal już ma, bo na czwartym miejscu jest Maciek Janowski i tam już jest dosyć dużo straty. Przy takiej punktacji właśnie, jak mamy na dzień dzisiejszy, to teoretycznie medal już ma, bo to by naprawdę musiał chyba, nie wiem, ani do półfinałów by musiał nie wejść, żeby ten medal stracił. Więc medal już ma. Jakiego koloru, tego nie wiemy, bo może być brązowy nawet, srebrny albo złoty, wiadomo. Ale tutaj chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę. Dawid już tak właściwie wszystko powiedział o Bartku, ale powiem tylko tyle, że Bartek raz, że może przejść do historii, że obroni tytuł po tak długim czasie, właśnie od 2008, kiedy to zrobił Nicky Petersen, to może przejść do historii jako Polak, który będzie miał dwa tytuły indywidualnego Mistrza Świata. Bo no tak. mieliśmy Szczakela i mieliśmy Tomka Goloba, ale oni mieli tylko po jednym razie. Wiadomo, że Tomek, to były wtedy inne czasy, Szczakel był jeden turniej,
Tam, tak szczerze powiedziawszy, troszkę wyższe ten turniej, no nie czarujmy się, bo widziałem go już nie raz, nie dwa. Już mówiliśmy tutaj o Szczekielu nie raz, więc no zapisał się tam z złotymi zgłoskami w polskim żużlu, w historii w ogóle całego żużla, bo przecież jakby nie było oprócz tego indywidualnego mistrza świata, ma jeszcze w parami mistrza świata w 71 roku z Wyględem, już mówiliśmy o tym. Więc on, jeżeli chodzi o te złote medale, to akurat tak trafił, no. Miał formę, akurat w ten dzień po prostu trafił. Był takim żużlowcem, dobry był, ale nie był jakiś super. Wyszło mu, no i akurat te dwa złota mu się udały zdobyć. Udało, znaczy udało, no zdobył po prostu. No a Tomek, jeżeli chodzi o Tomka, no to wiadomo, to były wtedy Grand Prix, to były turnieje, więc jakby tam Tomkowi za każdy turniej w Grand Prix dawali złoty medal, to tych złotych medali by już naczaskał trochę, nie? No, no tak. To troszkę inne czasy były. Tak samo teraz jest z Bartkiem, bo wiadomo, są teraz turnieje i tak dalej. No, ale mamy to, co mamy i mistrza świata się przyznaje teraz po kilku turniejów. Nie, to nie jest jeden dzień tak jak kiedyś. W każdym razie, no tu może przejść do historii, Bartek. Historia zatoczyłaby troszeczkę koło, bo znów się zawody kończą w Toruniu, więc tak jak było w tamtym roku, w Toruniu po prostu wygrał te złoto i w tym roku ma też szansę właśnie powtórzyć to samo na Moto Arenie. To by było, jeżeli chodzi o Bartka, no ja oglądałem oczywiście z odtworzenia te dwa turnieje, bo byłem w pracy akurat. I powiem tak, że w piątek, co mi się nie podobało w piątek, no to, że tor bardzo słaby. No, tor był fatalnie przygotowany. Tego ścigania było trochę jak na lekarstwo. No i no Bartek wygrał, no. W porządku, ale w sobotę było dużo lepiej, bo tego ścigania było dużo więcej i Bartek już tam pokazał, jak to się mówi, fajny żużel. No i o czym jeszcze tutaj zawsze mówiliśmy, jeżeli chodzi o te Grand Prix właśnie z Dawidem, to zawsze wspominaliśmy i teraz to jest podtrzymane moim zdaniem, że Lindgren, jak to się mówi, on w tych zawodach, po prostu tak jak mówiłem, tydzień temu to mówiłem, że on jest nastawiony na indywidualnego mistrza świata. On tak ma głowę nastawioną. I to widać. Co prawda w piątek mu się nie udało dojść do finału, ale w sobotę już był, więc znów po raz kolejny był Lindgren w finale. Wiemy, jak jeździ w lidze. W lidze raz jeździ lepiej, raz jeździ gorzej, ale właśnie w tych Grand Prix w tym roku, jak to się mówi, Lindgren jest gdzieś tam zawsze z przodu. Jedni jeżdżą, taki Sajfudinow, po prostu jeden turniej mu wyjdzie, drugi mu nie wyjdzie, tak samo i było z Wufindenem, tak samo było na przykład z Artiomem Łagutem, pamiętam, przecież wygrał ten pierwszy, a potem było coraz słabiej, a Lindgren po prostu no, jeździ rewelacyjnie moim zdaniem, no i jest, jak to się mówi, na tym drugim miejscu, stracił to co prawda teraz znów do Bartka bardzo dużo, ale to jeszcze mi się wydaje, że on nie powiedział tego ostatniego słowa i on będzie chyba najgroźniejszym mimo wszystko rywalem Bartka o zdobycie tego tytułu, bo widać, że jest nastawiony, jak to się mówi, na to. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, na co chciałem zwrócić uwagę, bo wiemy, że tylko sześciu się kwalifikuje do następnego Grand Prix, tak? Pierwszych sześć miejsc. I tam na czwartym miejscu jest Maciek Janowski. I on ma 71 punktów, ale musi bardzo uważać, bo zanim kilku zawodników za nim ma tam straty może z 2-3 punkty, więc tam musi na to bardzo uważać, żeby po prostu weszł do tej szóstki pierwszej. Więc myślę, wydaje, że no w tym Toruniu Maciek nie może odpuścić, musi jechać na pełny gaz i no i minimum musi być bynajmniej raz w finale. Tak mi się wydaje, żeby w tej szóstce pozostać, bo o medal mu będzie bardzo niestety ciężko, bo tam jest za duża przewaga już. Więc no trochę, tak jak powiedziałem, Maciek to jest taki zawodnik, że i zawsze mu jakiś tam turniej wyjdzie, jeden, drugi mu wyjdzie, a później gdzieś się tam chłopak pogubi, no i potem właśnie jest z tego właśnie, miałby być medal, jak tu się mówi, a tu potem znów, jak to się mówi, jest lipa. No ale trudno, Maciek tak jest, ale myślę, że na tyle się postara, żeby bynajmniej w tej szóstce być. Jeżeli chodzi o trzeciego zawodnika z Polski, Patryka Dudka, no to wiemy, jaka sytuacja była. W pierwszych turniejach to nie wyszło. Nie wyszły mu te Grand Prix, za bardzo nie wyszły, ale chłopak, jak to się mówi, daje z siebie wszystko. Wiemy, pamiętamy upadki w Gorzowie. Chłopak się nie poddał, jeździł dalej i za to mu chwała. Teraz też nie pojechał aż tak bardzo źle. Gdzieś tam jeździ, no raczej do tej szóstki raczej się nie dostanie na pewno. Może na następny rok będzie znów walczył o to, żeby pojeździć w tym Grand Prix. No i ja myślę, że taki Patryk, no dobrze by było, gdyby troszeczkę udało mu się pomóc temu Bartkowi i temu Maćkowi, żeby te chłopaki gdzieś tam, jak to się mówi, jeździli w tych, na przyszły rok.
Bo Bartek, żeby nie jeździł na przyszły rok, to już na pewno jest, to jest pewne, bo on raczej poza szóstkę na pewno nie wyleci. Maciek, no Maciek się musi bardzo postarać. W każdym razie, no ja się z tego cieszę, że chłopak wygrał dwa razy w Pradze, odczarował troszeczkę ten praski tor, marketę. No i zbliża się właśnie tak, że będzie tym mistrzem świata prawdopodobnie, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby on w Toruniu, jak to się mówi, się minimum do półfinałów nie dostał. No a tu tak jak powiedział Dawid i ma rację, że Lindgren by musiał wszystko powygrywać, bo tam jest troszkę tej przewagi, więc Bartek musiałby po prostu nie jeździć po prostu, no. A to jest raczej niemożliwe, żeby on źle pojechał. No, chyba że były już różne przypadki, no bo Tomek Golo w 99 roku już też prawie, jak to się mówi, już jedną nogą był mistrzem świata, a potem wypadek w złotym kasku w Wrocławiu doprowadził do tego, że chłopak stracił to mistrzostwo świata. No, były już takie przypadki, no ale ja myślę, że Bartek chyba się już jest tak nastawiony, jak to się mówi, w takim jest gazie, że on raczej nie powinien popuścić tego. I fajnie by było, żeby tym polski żużel, już to mówiłem ostatnio, żeby miał więcej tych mistrzów, bo zasługujemy na to, bo mamy za dużo, jak to się mówi, wicemistrzów świata. I za mało troszkę tych mistrzów świata. I Bartek chyba zdobędzie to mistrzostwo świata. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było. I tak jak mówiłem już ostatnio, że trzeba wykorzystać to, że te turnieje są w większości, było na 8 turniejów, 6 turniejów będzie w Polsce, więc to by trzeba było wykorzystać, że tak jakby no, u siebie zdobyć to mistrzostwo świata, prawda? No bo to by troszkę było wstyd, gdyby na tyle turniej było 75% rozgrywanych w Polsce, a oni tego nie mogą wykorzystać. No i chwała za to właśnie Bartkowi, że jak na razie jest liderem. I ja myślę, że tak pozostanie już do końca i fajnie by było, żeby tak było. Dlatego musimy teraz wszystko zrobić i kibicować za Bartkiem i tu już nie ma, jak to się mówi, czy chłopak jest z Gorzowa, czy obojętnie jakiego miasta. My jesteśmy tutaj, jak to się mówi, jako reprezentant Polski i cała Polska musi za nim kibicować. I teraz musimy kciuki trzymać, żeby chłopak, jak to się mówi, zdobył te mistrzostwo świata. Wiemy, jakiej sytuacji Bartek to w tym roku zostanie ojcem dodatkowo jeszcze, więc tu akurat gratulacje, to wiemy na pewno, więc no z tą Stalą Gorzów też może też jakiś medal, no medal może no na 80, na 90% medal ma, no bo nawet no jak przegra co prawda teraz Gorzów i będę mieć o tym brązowy medal, to jeszcze nie jest na 100% pewien, no ale już w pierwszej czwórce te są i tak jak już mówiłem w poprzednio, że Stal Gorzów była przez długi czas na ostatnim miejscu, a tu teraz będzie walczyć o medale, walczy właściwie o medale, o finał. Więc to już jest bardzo dużo. No i właśnie to jest właśnie między innymi też zasługa Bartka, że ta Stal też tak jeździ. A tu indywidualnie też Bartek osiąga, jak to się mówi, maksimum. Jedynie co jest takie trochę śmieszne może, to jest to, że Bartek nigdy jeszcze nie miał indywidualnego mistrza Polski, prawda? Tak. Miał trzy razy srebrny medal. No i może się okazać tak, że będzie dwukrotnie mistrzem świata indywidualnie, a nie będzie miał mistrza Polski. No ale... Ale wszystko jeszcze przed nim, tak jak powiedziałeś, i ja myślę, że może nawet być tak, że będzie zawodnikiem, który trzy razy z rzędu zdobędzie mistrzostwo świata, bo jest w stanie to zrobić. Tak jak powiedziałeś, on jest jeszcze młody, więc on jeszcze co najmniej kilka lat może je pojedzie na bardzo, bardzo wysokim poziomie, no a wykorzystuje to chłopak. Wykorzystuje to chłopak, co ma i bardzo i chwała mu za to, że tak jest. No i jak to się mówi, pokazuje, że ta Polska, jak to się mówi, też, jak to się mówi, żużlem stoi. Nie tylko, jak to się mówi, Duńczycy, czy tam Szwedzi, czy nawet Amerykanie będą mieć takich wielokrotnych mistrzów świata, bo Bartek właśnie może właśnie dołączyć do takich właśnie zawodników, że będą mieli więcej niż jeden raz tylko, prawda? No, ja się osobiście cieszę, że chłopak, jak to się mówi, jest w gazie i że jeździ. Tak ja to widzę. No jasne, ale ja jeszcze bym chciał wrócić do piątku. No piątek dla mnie przynajmniej to była parodia żużla, to się działo w Pradze. Przecież ten sędzia Aykroyd, to co on tam wyprawiał z tymi oszczerzeniami, on chyba dał, nie wiem, w ciągu całego turnieju z 20 oszczerzeń. Do tego w półfinale przez te oszczerzenia, w drugim półfinale wykluczył Doyla i Madsena, co ja nie widziałem półfinału w historii, chyba żeby jechało dwóch zawodników po wtórce, mając już pewny awans do finału. Dawał te oszczerzenia każdemu, ale jak przyszło to do czego w 13 biegu Madsen ruszył się, to go puścił i ten wygrał i fajno było.
No po prostu chłop, nie wiem, stworzony, nie wiem, skąd wzięty, z innej planety chyba dosłownie. W ogóle nie ogarniający tematu chyba tych ostrzeżeń, bo to widać, że nie sędziował chyba dawno już takich zawodów naprawdę na wysokim poziomie. I powiem tylko tyle, że my bardzo często narzekamy na tych polskich sędziów, ale na to wszystko wychodzi, że ci nasi sędziowie to jeszcze są w miarę na jakimś takim poziomie naprawdę przyzwoitym. A przyjechał taki gość, który tam, mówię, sędziuje raz na jakiś czas poważną imprezę, no i po prostu to, co robił, to była jakaś po prostu, no parodia, naprawdę. To takie rzeczy po prostu, ten turniej w piątek był tak nudny, tak się wynudziłem, naprawdę. To było jedno z gorszych Grand Prix, jakie oglądałem. Po prostu nudne jak flaki z olejem, to nawet nie chcę o tym mówić. Do tego ten tor nie sprzyjał, bo to jazda gęsiego była tak naprawdę. No w sobotę było, ale co ciekawe, nie? W piątek dawał tych ostrzeżeń tyle, a w sobotę dał już tylko jedno. To musiał ktoś mu tam chyba powiedzieć dwa słowa, co ty chłopie wyprawiasz, no bo to przecież... Niepoważne to było, naprawdę, to bądźmy szczerzy, ale dawać, on, ja tam widziałem takie biegi, to nawet on, bieg się skończył, a on dawał po biegu, po dwa ostrzeżenia, po trzy ostrzeżenia, Madsen był przecież wykluczany już też za drugie ostrzeżenie i później był wykluczony w tym półfinale drugi raz za drugie ostrzeżenie, Doyle był wykluczony w półfinale, no głupota, to ja już wszystko rozumiem, naprawdę. O tych startach to możemy rozmawiać, o tych ostrzeżeniach to pewnie byłaby rozmowa na kilka godzin, bo to naprawdę czasami to się aż... No ja powiem tak, ten sport nigdy nie miał problemów ze startami. Ten problem ze startami to się zrobił, nie wiem, lat temu, 5-6, nagle wszyscy zaczęli zwracać uwagę na jakieś mikroruchy przy starcie, kto się minimalnie ruszy, kto minimalnie ukradnie start i tak dalej. Ja nie wiem, czy tak to powinno wyglądać, naprawdę. Bo to w tym momencie, to ja na przykład oglądam nieraz magazyn na przykład, albo jakichś ekspertów, czy coś, to tutaj nie ma zachwytów nad fajnymi akcjami, nad fajną jazdą, tylko pół programu jest o tym, czy ktoś się ruszył, mikroruch zrobił na starcie, czy ktoś się nie ruszył na starcie. I tak mija pół programu z kontrowersjami. A nie ma pokazywania tego, co najważniejsze w ruchu, tak? Czyli akcji fajnego wyprzedzania, ścigania, kto fajnie pojechał, tutaj ten przyciął tak czy coś. Nie, tutaj interesujemy się tym, co się wydarzyło na starcie. No tutaj pan, jak mówię, sędzia z Wielkiej Brytanii, no po prostu przeszedł samego siebie w piątek. Dla mnie to była parodia po prostu. To tak Grand Prix nie powinno wyglądać i to powiem ci szczerze, że u nas zawody drugoligowe są lepiej organizowane niż to Grand Prix było w piątek. Naprawdę, lepiej organizowane niż te zawody w piątek. Takie moje zdanie na temat tego wszystkiego. Trudno się z tobą nie zgodzić w tej sprawie, bo ja co prawda tak ci powiedziałem, nie oglądałem na żywo tego, ale oglądałem to potem z odtworzenia i powiem ci tak, że wtedy, kiedy miał, jak to się mówi, zatrzymać bieg i przerwać bieg, to puścił ten bieg. Bo właśnie ewidentnie w tym biegu, o którym ty powiedziałeś, tam gdzie Matt, no naprawdę to nawet, ja to wtedy, to nawet ślepy by zauważył. W telewizji było widać normalnie było widać, jak chłopak, jak to się mówi, ukradł ten start. I tam wtedy on puścił to. No ja wiem, no on po prostu, nie wiem, chyba się pogubił całkowicie. No w sobotę już widziałeś, sam powiedziałeś, że już tych ostrzeżeń było dużo mniej. No on jest z Wielkiej Brytanii. Tam ten sport, jak to się mówi, już teoretycznie upadł. Tak można powiedzieć, bo Anglia, jak to się mówi, sport różowy tam upadł. No wiadomo, kiedyś to była Anglia właśnie tą pierwszą taką ligą na świecie. No a teraz jest Polska. No i tak jaki jest poziom tej ligi, taki jest i poziom sędziowania. No nie czarujmy się, nie? No i taki jest właśnie. Tacy są zawodnicy jak w Wielkiej Brytanii, taką jaką mają ligę, takich mają i sędziów. No i to dlatego z tego i wyłącznie wynika. To jest raz, jeżeli chodzi o sędziego. Dwa, tor fatalnie przygotowany był. To było fatalnie tak przygotowane, że tak. Wystartowali i jechali tak jakby jeden za drugiego gęsiego i to ani... To naprawdę niektóre zawody takich tych dzieci na tych minitorach są bardziej emocjonujące niż te Grand Prix było. No to ja też na to tak oglądałem, tylko wiesz, tak na szybko, bo to było w 21 minut tam puszczone bieg po biegu, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To się inaczej ogląda też, nie? No, a jak się ma tak ciągnąć, to by mi się to też faktycznie znudziło i chyba bym na to ja przestał patrzeć, bo to jest nudne wtedy. No, ale tak na szybko, to szybko zobaczyłem, no widziałem te biegi, właśnie między innymi właśnie Macena, który uciekł. Ukradł właściwie start. No i cóż, no ale my się możemy tylko cieszyć z tego, że wygrał dwa razy Bartek. No i to jest chyba jedyna rzecz, która jest pocieszająca w tych całych zawodach, jak to się mówi w Pradze. No co prawda ja nie powiem, bo już w sobotę były te mijanki, już to było lepsze, już to było lepiej wyglądało. No, ale
No ale cóż możemy powiedzieć? No tak jak powiedziałem, my się musimy cieszyć z tego, że Bartek wygrał, że Bartek, jak to się mówi, miał straty chyba tam bodajże 6 czy 7 punktów, czy jakoś tak było. Teraz, a teraz, jak to się mówi, doszedł tego Lindgrena i go wyprzedził o kilkanaście punktów, prawda? Więc tu jest akurat, to jest chyba jedyna rzecz, która jest pozytywna z tego Grand Prix Czech. No, no tak. Ma jeszcze jedna rzecz, właśnie w tych Czechach. Dziwna sytuacja, bo w Czechach, jeżeli chodzi, bo niby na początku było mówione, że ten turniej ewentualnie może być przeniesiony do Bydgoszczy. Ze względu na to, na COVID-19, bo tam niby na ten wirus i tak dalej, no ten stadion nie był jakiś tak zapełniony, te stadiony w ogóle nie są zapełnione. To też jest, jak to się mówi, jakiś taki obrazek w tym sezonie tego żużla, że to nie jest tak, powinno być, bo ja już nie mówię w takiej Danii, czy Szwecji, czy w jakichś tam innych śmiesznych krajach, w których ten żużel jest bardzo słaby, tak jak na przykład w Niemczech zawsze był organizowany Grand Prix albo gdzieś, w takich krajach, co nie jest taki mocno popularny ten sport. To już tam wtedy było bardzo mało ludzi, jak już tam nie chodzili wszyscy, bo tam nie było takich, nie ma takiej mody na żużel. Natomiast u nas w Polsce zawsze, bo już od bardzo, bardzo dużo czasu jest po prostu tak, że ta moda jest na ten żużel. I to też jest jakiś taki obrazek, taki dziwny, jak się patrzy na te Grand Prix, no bo normalnie to u nas stadiony powinny pękać w szwag. No i tak by było, tym bardziej teraz, że Bartek jest w takiej, a nie innej sytuacji. Więc ja myślę, że i w Gorzowie, i teraz w Toruniu, i ten pierwszy turniej we Wrocławiu, tam ten stadion by pękał w szwag. To tam by było, jak to się mówi, no maksymalnie ile by się mogło być, tyle by było ludzi. No ale niestety, to też jakiś troszeczkę taki dziwny obrazek tych Grand Prix, przejdzie to do historii. Ale tak powtarzam, do nas obojętnie, czy jest mało ludzi, czy tor jest taki przygotowany, czy sędzia jest taki, czy taki. Dla nas najważniejsze jest to, że jest możliwość i jest szansa na to, żeby Bartek wyciężył po raz drugi z rzędu. I tylko tym się możemy cieszyć. No ale chłopak po prostu jeździ i to widać, że jest w gazie, że jeździ, bo to, co zrobił z Wolfindenem, po prostu to się w głowie nie mieści. Tak go... A ten ostatni bieg był kapitalny. Kapitalny. Tak. Ostatnia akcja. Po prostu fantastyczny. Ja już myślałem, że nie ma szans. Naprawdę, bo ja już mówię, kurczę, on go tam wyprzedził. Tam niby Bartek zablokował jednego zawodnika, ale patrzę, ten Wolfinden mu poszedł środkiem i go wyprzedził. Mówię, teraz już koniec, teraz no drugie miejsce, no trudno, mówię, nie? Ale tak go gonił wściekle, że aż go w końcu na tych ostatnich metrach, jak to się mówi, wyprzedził. No, objechał go, nie? Tak po prostu poszedł po długim, jak to się mówi, dostał tam jakiś chyba przyciepniejszy tor, może albo czekiego i go objechał. Nie? No, świetny bieg, świetna sprawa, świetny turniej. Pod tym względem naprawdę było kapitalnie. Więc ta sobota jak najbardziej. Dobre te biegi i naprawdę emocji było sporo w sobotę. No. No, w porównaniu do piątku to jest tak, porównanie dzień i noc. Po prostu tak. Katastrofa. No. Ja myślę, że teraz w Toruniu, bo to będzie drugiego i trzeciego, no szkoda, że nie będzie, że ci ludzie po prostu nie przyjdą na tą motoarenę, bo to naprawdę by było, no komplet by był na 100%. Na pewno. No ale cóż, no tak, taka jest sytuacja, jaka jest. Cieszmy się w ogóle, że ten żużel jest, że w ogóle jacyś, w ogóle ludzie przychodzą, że jest w Polsce możliwość po prostu, że tam te 50% tego stadionu można zapełnić. Cieszmy się bynajmniej z tego, co mamy, bo w innych krajach nie ma kompletnie nic, bo jak na przykład oglądam czy tam piłkę nożną czy coś, no to jest katastrofa w ogóle. W ogóle jest bez sensu. No i oglądanie takich meczy, na przykład, już nie mówię nawet żużlowych, ale ogólnie sportu, oglądanie sportu bez publiczności, to nie jest fajne po prostu, no. To nie jest fajne, to się dziwnie patrzy i choćby tam grały nie wiadomo jakie drużyny, czy w piłce nożnej, czy nawet jeździli jakieś super zawodnicy na żużlu, czy nawet te Grand Prix, no wyobraź sobie Grand Prix, na przykład jeżdżą najlepsi zawodnicy świata, a tam jak to się mówi, no ludzi nie ma w ogóle, nie? No to się na to inaczej patrzy, no to jest takie, nie ma dopingu, nie ma nic, no. To jest po prostu to kibice po prostu to jest, jakby powiedzieć, no bez kibiców sportu nie ma, no. No nie ma sportu bez kibiców, choćby tam najlepsi zawodnicy byli, obojętnie w jakiej dyscyplinie sportu. Czy to będzie koszykówka, czy to będzie siatkówka, czy to będzie piłka ręczna, czy to będzie obojętnie, to nawet będą jakieś zapasy nawet, albo judo, no ale bez publiczności, no to jest wszystko takie, wiesz, tak jak treningu po prostu, no. Choćby tam najlepsi zawodnicy byli, więc to publiczność musi być. No i ja myślę, że dobrze by było w końcu, żeby na tych stadiony przychodzili normalnie ludzie, bo żeby były zapewnione stadiony, no my w Polsce i tak się mamy z tego co cieszyć, bo w Polsce można co tych ludzi tam przyjść, tam 50% można zapewnić. W innych krajach nie ma nic, na to się tam bardzo źle patrzy. Teraz akurat, no ja wiem, że to troszeczkę odchodzę od żużla, ale był teraz na przykład mecz tu w lidze francuskiej niedawno,
grały dwa odwieczni rywale. Paryż grał z Marsylią, a tam, jak to się mówi, pustki były. No, no, no. Takiego czegoś to tu jeszcze w życiu nie było. Jak jest historia cała piłki nożnej we Francji, no to takiego czegoś nie było, żeby na takim meczu jak Marsylia z Paryżem, no to żeby tu ludzi nie było, no, no to się w głowie ludzkiej nie mieści. No. Ludzie tam co mówili na ten temat, co prawda nie, wszyscy chyba oglądali gdzieś tam w pubach albo gdzieś, no, ale to nie jest to samo. Nie? Na stadionie to jest wszystko na stadionie. To tak jakby w Polsce powiedzmy mecz powiedzmy, nie wiem, między Krakowem a Wisłą na przykład i tam ani jednego kibica nie ma. No to tak by się oglądało taki mecz, nie? A w domu to jest zawsze w domu, no oglądasz ten mecz, no po prostu to tak oglądasz, no. To teraz był na przykład w Lidze Polskiej mecz był, Górnik grał z Legia grał z Górnikiem. To już nie jest to prawda ten Górnik co kiedyś, no ale tam też tych ludzi nie było dużo i tak dobrze, że w ogóle coś tam było. No. W każdym razie, no nie jest to dobrze. Bez kibiców nie jest żaden sport fajny. Wiem, no dokładnie. Dlatego ja mówię, jeszcze wracając do tego Bartka całego, to powiem ci, że taką chciałem zwrócić jeszcze uwagę na taką jedną rzecz, że całkiem inne te dwa zwycięstwa były piątek a sobota, bo piątek to jednak Bartek no wyskakiwał z tego startu i uciekał rywalom, nie? Tak naprawdę tam miał dużą przewagę. No a w sobotę musiał się trochę namęczyć, bo on strasznie słabe te starty miał w sobotę. I w większości biegów jednak tak jechał drugi, trzeci i musiał dopiero gdzieś tam gonić i uprzedzać. Taka nasunęła mi się myśl, jak oglądałem to Grand Prix, że teraz jest naprawdę, Bartek się zrobił takim zawodnikiem, ja nawet nie wiem, czy Tomek taki był golob, wydaje mi się, że aż tak nie, że on jak jedzie drugi albo trzeci, to nigdy nie odpuści, nie? No jest coś takiego, że on nigdy nie odpuszcza, po prostu jedzie do końca, atakuje z każdej strony jak tylko może, od razu się napędza. Tomek Golub miał takie biegi, że jak tam przegrał start na przykład, to zdarzało mu się, czwarty przyjechał, trzeci czy coś. A Bartek, ja zauważyłem, naprawdę od razu odkręca ten gaz i nie ma gadania z nim, po prostu on robi wszystko, żeby zaraz się przedrzeć. Wiadomo, nie zawsze mu się uda, nie? Nieraz i przyjedzie czwarty, ale jak on wyjdzie, mówię, drugi, trzeci czy nawet czwarty, to ty już jesteś pewien, że on na pewno je puści, że na pewno będzie atakował do końca i to nie ma dwóch zdań. Na przykład tak Rickardson też jeździł. Rickardson w dobrej formie jak był, to on faktycznie miał, większość biegów miał takich, że wygrywał starty do przodu i nie było go widać, nie? Tak miał większość biegów, jak zdobywał tytuł Mistrza Świata. Ale jak przegrał bieg, to też nie było z nim do gadania. To od razu wiedziałeś, że Rickardson po prostu jedzie, zaraz jedzie po swoje i będzie zaraz wyprzedzał i mijał wszystkich jak chce, jak normalnie tyczki po prostu sobie, nie? I Bartek ma to samo i to sobotnie zwycięstwo wydaje mi się takie pokazało, że no Bartek jest zawodnikiem takim kompletnym i w piątek potrafi wygrywać jak wygrywa starty i ucieka i sobie radzi świetnie na pierwszych metrach i na pierwszym muku, ale pokazał też w sobotę, że jest też zawodnikiem, który wygrywa na dystansie, tak? No bo tak mówię, sobota, nawet ten finał, do końca w tym finale jechał drugi, dopiero ostatni łuk, wejście pod Wolfindena, dopiero dało mu wygraną, a wiele biegów było takich, że Bartek Zmarzlik niestety sobie gdzieś tam nie radził na tym starcie, musiał wygrywać. Jeszcze jedna taka ciekawostka, co zauważyłem, bardzo ciekawą rzecz, to tak zachwycaliśmy się Artiomem Agutą po pierwszych turniejach we Wrocławiu, a jak się okazuje, Artiom Aguta na ten moment jest dziewiąty z realną szansą, że on wypadnie z cyklu na przyszły rok. On ma 60 punktów w tym momencie, ma tyle samo punktów co Emil Sajfudinow, a przecież zrobił wrażenie o wiele lepsze, jakby nie patrzeć, bo wygrany pierwszy turniej we Wrocławiu. I ma 9 punktów straty do 6 Jasona Doyle'a, więc ja powiem szczerze, myślę, no chociaż Aguta dobrze jeździ w Toruniu, on lubi ten tor i tu może być jakiś dla niego plus, że może walczyć. Chociaż Doyle też przecież w Toruniu no jest Torunia. Dobrze jeździł. Oprócz tego przed sobą ma Aguta jeszcze Sajfudinowa, który jak mówię jest 8, ma też 60, ma Waculika 63, no i tego Doyle'a 69 i Madsen ma 70, Janowski 71. No i myślę, że tych 6 zawodników powalczy o tą przepustkę do przyszłorocznego cyklu, tak? Bo teraz mamy, mówię, 6 zostaje. 3 awansowało z challenge'u, Kasprzak, Żagar i Bertson. No i do tego dojdzie 6 dzikich kart, czyli sobie BSI zostawia, że tak powiem, furtkę, żeby zapraszać swoich zawodników do cyklu.
No okej, okay, to tam tego to tam, no może to i dobry pomysł, bo ten challenge w tym roku to dla mnie to była też obsada fatalna i to głupota była w ogóle, nie wiem, wiesz, no za rok faktycznie na ten Matej Żagar to może nie będzie najgorszy, bo on nawet w tym roku w Grand Prix może nie jeździ w czołówce, ale chyba był raz w półfinale nawet i no gdzieś tam zawsze walczy, to taki zawodnik zawsze to jakieś tam punkty urwie, nie? To nie jest Antonio Lindbeck, który jedzie cały czas na szarym końcu, ale na przykład no za rok będzie jeździł na przykład Oliver Berton, no to ja myślę, że ten Berton to niestety, ale nie będzie robił punktów. To nie jest zawodnik na Grand Prix. Takie jest moje zdanie osobiste. No ja wiesz, sam szanuję go i niech sobie jedzie, niech sobie radzi jak najlepiej oczywiście, ale wydaje mi się, że tutaj cudów nie będzie. Krzysiek Kasprzak, jeżeli forma nie pójdzie w górę, to będzie to samo. To będzie to samo. I teraz taki mamy przypadek, że Krzysiek Kasprzak wchodzi do Grand Prix, mamy Maćka Janowskiego, mamy Bartka Zmarzlika i praktycznie nie mamy szans na dziką kartę czwartą, bo nie przyznano nam czwartego zawodnika. I teraz taki Kasprzak niestety, znaczy niestety, no jak będzie ok, no będzie reprezentantem Polski, tylko że gdzieś tam, jeżeli tą formę będzie przełożył z tego roku, to szansy na medale, wiadomo, że po stronie Krzyśka i jakieś dobre występy, nie możemy na to liczyć, nie ma na to najmniejszej szansy. A na przykład jakby ten challenge był tak, jest normalnie zrobiony, czyli nie wiem, jechałby tam, nie wiem, Piotr Pawlicki, mógłby jechać Patryk Dudek, byłyby eliminacje, prawda, normalne, a nie jakieś wybieranie, bo to w tym challenge'u to ja widziałem, że jechali chyba po jednym reprezentancie z każdego kraju tam, z wielu krajów, Amerykanin był, był Australijczyk, był przecież Łoktajew Ukrainiec, nie? Był Chorwat Julica Pawlic, myślałem, że to u nich był jeden Polak i tak po jednym zawodniku z kraju. Wiadomo, że nie wiem, Polaków, Szwedów, Duńczyków czy Brytyjczyków jest po prostu więcej lepszych, nie? I można było jakieś, wydaje mi się, chociaż półfinały zorganizować, żeby ta obsada na przyszłoroczny cykl była bardziej wyrównana. Tak mi się wydaje. No. Dla mnie kompletnie, no wiesz, no Berton, mówię, Berton czy Kasprzak, jeżeli to będzie, będą jeździć to w tym roku, a Szwed w tym roku, nawet w tej pierwszej lidze, on jeździ dobrze, ale to nie jest też wybitne. Przecież on był gościem w tym roku w Ekstralidze dwa razy chyba w Sparcie Wrocław. No to w Lublinie, pamiętam, jechał, to ile zrobił? Dwa punkty czy trzy? No to będzie taki poziom, no niestety. No to ten poziom Grand Prix się może za rok po prostu obniżyć. Zobaczymy, jakie te dzikie karty jeszcze będą, ale no pewnie możemy podejrzewać, że nie wiem, dostanie Sajfudinow, jeżeli nie dostałby, nie byłby w szóstce. Nie wiem, Martin Łaguta być może dostanie, bo też dobrze jedzie, czy Martin Waculik. Halo? Coś tam się zawiesiło? Tak, nie mamy zawieszenie z Krakowem. No to kontynuuj, Krzysztofie, no. No ale tak powiem, no to jak powiem tak, odniosę się akurat tutaj do tego, co mówił Dawid. No, on tu mówił na początku o Tomku Golobie. Tomek Golob faktycznie nie był takim zawodnikiem jak Bartek, tylko Tomek Golob, musimy pamiętać o tym, że na początku swojej kariery, jak on zaczynał jeździć w ogóle i zaczynał tam wygrywać tymi ludźmi z zagranicy, bo on się tak przebijał, że on się przebijał, pierwsze się musiał przebić w Bydgoszczy u siebie, bo tam byli, jak to się mówi, od niego lepsi, znaczy tak się im wydawało, że tacy zawodnicy właśnie, jak między innymi Dołomisiewicz, czy tam Rutecki, czy ktoś, no musiał im pokazać, że musiał się przebijać w Bydgoszczy. Potem się musiał przebijać w Polsce, bo tam znów, jak to się mówi, miał przeszkody, a potem się przebijał, jak to się mówi, na świecie. No i on się tak przebijał. Te jego starty na początku były takie dosyć, no nie było to takie, jakby to powiedzieć, on czasami atakował na przykład pierwszą pozycję i spadał na czwartą pozycję. Tak Tomek czasami jeździł. A Bartek jest całkiem innym zawodnikiem. On jest, tak jak powiedział Dawid, on walczy, on jedzie do końca, on nie odpuszcza. Tomek też tak chciał, tylko Tomek robi błędy na trasie, robił błędów dużo i później troszeczkę jak to się, jakby powiedzieć, no on troszkę zmądrzał po tym, bo czasami było tak, że do półfinału się kwalifikowało dwóch zawodników, dwóch pierwszych i on wolał, jak to się mówił, jak już był na tym drugim miejscu, to pilnował tego drugiego miejsca i nie walczył o te pierwsze miejsce, dlatego on się tak właśnie dostawał, taki był Tomek Golob. A Bartek jest troszeczkę inny, Bartek, jak to się mówi, tak, wystartuje nawet na czwartym, czy wystartuje źle, jest na czwartym miejscu, to możemy się spodziewać tego, że on będzie atakował trzecie miejsce, potem będzie atakował drugie miejsce, a potem na sam koniec jeszcze będzie atakował pierwsze miejsce. No, taki jest Bartek. No wiadomo, każdy jest inny.
To jest raz. Po drugie, to co właśnie mówił też między innymi Dawid, ten challenge. No tu się z nim muszę też zgodzić, no bo to też był taki poziom, jak to się mówi, był słaby, bardzo słabiutki. Krzyśka Kasprzaka tam postawili, wiemy jak on jeździ w polskiej lidze, idź to, bo przed Grand Prix Challenge, czy to jest po Grand Prix Challenge, jego forma jest bardzo słabiutka w tym roku. A że na Grand Prix, jak to się mówi, się udało mu zdobyć 12 punktów, bo wygrał pierwsze 4 biegi, wygrał, a potem ten ostatni chyba był wykluczony, ale i tak się dostał, tak. I tak się dostał. No, więc poziom był słabiutki, bardzo słaby, więc ten chłopak się tam dostał. Jak będzie tak jeździł za rok w Grand Prix, no to będzie drugi Antonio Lindbeck, to jest w tym roku. No i taka jest prawda. No. Chyba, że będzie więcej takich słabych uszy, w cudzysłowie uszy powiedzmy. No, to tam powalczy nawet chociażby na przykład z tym Oliwierem Bertsonem albo z jakimś innym zawodnikiem, bo ja tego chłopaka też tam nie widzę. No, tak jak powiedział właśnie Dawid, Zagar będzie jeździł, on tam swoje zawsze jedzie, no. Może tam nie jest jakaś rewelacja, ale swoje jedzie i jakieś tam punkty niekiedy wyrywa tym zawodnikom lepszym i tak dalej. Więc poziom będzie na pewno dużo niższy, to już dzisiaj wiemy. No ale to jest właśnie między innymi, no może to tak głupio zabrzmi trochę, ale to jest szansa właśnie do Bartka, jeżeli by się udało mu w tym roku zdobyć złoty medal, to jest właśnie szansa Bartka, żeby powtórzył jeszcze ten wyczyn po raz trzeci z rzędu. I tu, co się mówi, będzie do niego właśnie możliwość, żeby być 3 razy mistrzem świata z rzędu, więc to jest możliwe akurat. No dokładnie. Co jeszcze bym mógł powiedzieć na ten temat? Tak jak już powiedzieliśmy, piątek a sobota to są dwa różne dni, dwa różne turnieje. I powtórzę się może po raz któryś tam z kolei, że do nas najważniejsze jest to, że Bartek wygrał, a reszta, te turnieje za niedługo, już nawet niektórzy może nawet już dzisiaj zapomnieli, jak to wyglądało, jak to było, no, czy ten sędzia był taki, czy taki, już grunt jest taki, że będzie w historii napisane za chwilę, powiedzmy, czy za rok, czy za dwa, czy za ileś tam lat, napiszemy sobie w Google, na przykład, nie wiem, Grand Prix Czech 2020, patrzymy, kto wygrał. Aha, Bartek. Jeden dzień Bartek, drugi dzień Bartek. Dziękuję, do widzenia. I tyle zapamiętamy z tego. Nie będziemy pamiętać, czy tam sędzia, jak to się mówi, puścił, jak to się mówi, tego Macena, a powinien przerwać bieg, że tam dał tam 20 albo i więcej ostrzeżeń. Tego już nie będziemy pamiętać. Po prostu ludzie popatrzą na klasyfikację, kto wygrał i tyle. No. I to tylko będą pamiętać tacy ludzie jak my, powiedzmy, którzy się tym bardziej interesują, że tam będą pamiętać, że tam był jakiś hak, że tam były te zawody niefajne i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ja się przyznam, że ja nie pamiętam wszystkich Grand Prix, no bo to już tyle lat jest, to już 20 lat, jakbym miał wszystkie Grand Prix pamiętać, co były, to już pozapominałem. I tam ewentualnie, jak po prostu chcę sobie przypomnieć, to napiszę sobie gdzieś tam w Google albo coś ten wygrał. To będę wiedział. Ale jak to tam było po kolei, to tego już nie pamiętamy. No, czasami jest tak, na przykład ktoś zostaje niesprawiedliwie wykluczony, bo też takie były sytuacje. Już człowiek o tym nie pamięta. No. Ja pamiętam takie na przykład mecze, chociażby na przykład Wojens, gdzie były indywidualne mistrzostwa świata, ale tam wtedy chyba był jeden turniej, bo to jeszcze wtedy było jeszcze przed Grand Prix, gdzie Tomek, jak to się mówi, też chyba tam pamiętam, chyba w białym kasku wtedy jeździł z numerem 7, ale teraz już dokładnie nie pamiętam. To było bardzo dawno temu. Też został niesłusznie wykluczony, jak to się mówi, i było po zawodach. I było po zawodach i my po prostu tego nie jesteśmy w stanie spamiętać. Patrzymy po prostu potem na klasyfikację w danym roku, gdzie, jak, co było, no i to jest tak samo, jak kiedyś mówiłem z mistrzostwami świata. Wszyscy mówią na przykład taki Ivet Bauger z Nowej Zelandii jest 6-krotnym indywidualnym mistrzem świata. No i tego mu nikt nie zabierze i faktycznie tak jest, ale musimy pamiętać o tym, że to wtedy były turnieje jednodniowe. Więc jakby na przykład zliczyć na przykład takiego Jensona Krampa, czy Tomka Goloba, czy Rickardsona, to oni by tych mistrzów świata mieli bardzo, bardzo dużo. Na pewno więcej niż 6. Zgadza się. No, na pewno więcej niż 6. No, ale teraz, jak ktoś po prostu, kto się nie interesuje żużlem, albo się mało interesuje żużlem i będzie chciał sobie sprawdzić na przykład multimedalistów, na przykład indywidualnych mistrzostw świata, no to popatrzy tak, Maugier 6 razy, Rickardson 6 razy, tak? Tam powiedzmy Ove Fundin 5 razy. Ove Fundin 5 razy, tak. Tak, 5 razy. Potem na przykład Hans Nielsen 4 razy, Hancock 4 razy. Tylko, że nikt nie zwróci na to uwagę, na przykład, że taki na przykład powiedzmy różnica między powiedzmy Maugierem a Rickardsonem nie jest taka, że obydwoje co prawda mają 6 razy,
ale tak naprawdę ile turnieju musiał wygrać Rickardson, a ile wygrał Maugier, prawda? Maugier wygrał 6 razy faktycznie, bo były po prostu jednodniowe finały, a Rickardson musiał wygrać więcej razy tego mistrza, po prostu tak jakby w jeden dzień, prawda? Więc tych tytułów miał więcej. No ale jak ktoś tak powiedział, jak ktoś się mało interesuje, albo jakiś laik po prostu żużla, to powie, no tak, no obydwoje są na tym samym poziomie. A tak nie jest. No, no więc to jest... Mnie ogólnie się podoba cykl jak Grand Prix, to nie ma co porównywać się z jednodniowym finałem, jednak tutaj mamy przekrój i zawodnik musi się wykazać w tych kilku turniejach, prawda, że jest najlepszy, nie ma jakichś tam, wiesz, losowych wypadków, na przykład w jednodniowym turnieju to, nie wiem, wypadł ci defekt i nagle już jesteś, masz po mistrzu świata, to wiadomo, bez sensu. Lepiej niech pokażą, prawda, 8 turniejów, czy tam 10, jak było, kto najlepszy, prawda, zdobywamy punkty, to myślę, że to najbardziej sprawiedliwe. No i jeszcze ci powiem, że żal mi trochę tego Maćka Janowskiego, bo jednak chyba skończy bez medalu, bo ma już dość taką, no niestety, stratę do Findena, który się widzisz w tej Pradze, u Finden jednak się rozkręca, dwa razy drugi, on tą Pragę lubi. I tak mówiliśmy, tak przewidywaliśmy, Tajło Finden dwa razy drugi na markecie, więc narobił tych punktów sporo, 89 ma teraz klasyfikacji, a Maciek Janowski ma 71, 18 punktów różnicy. Chyba bez szans na medal. Niestety Maciek po raz kolejny skończy bez medalu. A przecież jak super zaczynał, nie? Jak super zaczynał we Wrocławiu jeszcze chwilę temu, to przecież to było ile? 3 tygodnie temu? 4 tygodnie temu był Wrocław i tak się cieszyliśmy, że Maciek może faktycznie będzie następnym polskim mistrzem świata, a tutaj chyba nic z tego nie będzie. Będzie zmarzlik Lindgren, też fajny sukces, bo no, w tym roku pokazuje też klasę. 5 razy w finale być, to też nie frajer, że tak powiem. I naprawdę daje czadu w tym roku Fredka. No i bez medalu, tak samo jak i Leon Madsen, który już nie ma takiego dobrego sezonu jak rok temu, czy Sajfudinow, którego przecież większość ekspertów stawiała, że to może być ten rok po tak naprawdę dobrym początku sezonu. No to ja też myślałem, że ten Emil może w końcu w tym roku, gdzie tak jedziemy na takich torach w Polsce, które przecież on zna, i Toruń na koniec, gdzie lubi jechać, że może faktycznie ten Emil Sajfudinow zdobędzie ten tytuł, ale to i też nie wyszło. No. Ale w ogóle mi się wydaje czasami, że ten Sajfudinow to trochę zaczynamy przypominać, wiesz, Lee Adamsa jednak. Tak sobie myślę. Bo ten Adams też jeździł fantastycznie w lidze, nie? To był fantastyczny zawodnik na ligę. W tym Lesznie to zawsze pod komplet punktów, jak pamiętam, 13 punktów, 14, 15, to norma. To czy jechał u siebie, czy na wyjeździe Adams, on zawsze robił pod komplet, zawsze tam w jednej drużynie. No Sajfudinow może nie jeździ w jednej drużynie, chociaż w tym Lesznie już tam te 5 lat jest. I to też tak, super w lidze, naprawdę świetny zawodnik w lidze, najlepsza średnia biegowa w lidze, a przychodzi Grand Prix, no medal zdobywa, no Adams też zdobywał, miał chyba nawet wicemistrza świata, ale nie może na ten szczyt wejść, nie? Tak by nie patrzeć. A wielu zawodników było takich, że Grand Prix jednak fajnie jechało, jak Jason Crump na przykład, a w lidze troszkę słabiej, chociaż wiadomo, nie byli najsłabsi, ale troszkę gdzieś tam słabiej. Hancock nie zawsze w lidze był wybitny, a jeszcze 4 razy mistrzem świata. Więc no tak, ten Sajfudinow mi trochę tego Adamsa zaczyna po prostu przypominać, jeśli chodzi o jego jazdę, że w lidze po prostu jest super skuteczny dla zespołu i tak dalej, a przychodzi Grand Prix i czegoś mu brakuje. Nie? Ja to mówiłem właśnie, i mówiłem to o Maćku właśnie, bo to też między innymi właśnie mówił właśnie Marek Cieślak o nim, że tak właśnie z nim jest, a jeżeli chodzi o Sajfudinowa, oni mają taki kompleks, powiedzmy, Adamsa. No to jest prawda, bo Adams też takim właśnie zawodnikiem był, że był wybitny na ligę, a w Grand Prix mu tam nie wychodziło. Miał chyba 2 medale, bo miał srebrny i brązowy. Adams nigdy mistrzem świata nie był. W każdym razie, no też do takich zawodników jeszcze mogę zaliczyć ewentualnie, no może nie jest aż taki super, ale mógłbym zaliczyć na przykład Kołodzieja, bo on też potrafi w lidze jechać świetnie, a później jak przychodzi Grand Prix, to Dokładnie. Słabiutko. No ale to zależy, prawda, to jest po prostu, moja opinia jest taka, że to zależy od głowy. Oni mają tak nastawioną tą głowę, że Grand Prix to mimo wszystko. No sam i jednak Artyom Aguta, nie? Artyom Aguta tak. Podobnie. To jest drugi tak. Rok, gdzie Artyom, no w lidze jedzie fenomenalnie, przecież on w tym Grudziądzu robi też zawsze pod komplet. A tak. No przychodzi Gram, no wygrał w tym Wrocławiu, ale co dalej? No nie ma Artyoma. 9 klasyfikacji.
No, dlatego, ale tam sam już kiedyś mówiłeś, że w lidze zawsze po pierwsze tak, masz kolegę z zespołu, to jest raz, to już ci jeden zawodnik odchodzi, a dwa jest tak, że ten jeden zawodnik z tej drużyny przeciwnej, no zawsze jest troszeczkę słabszy teoretycznie. Chyba, że to jest jakaś rezerwa taktyczna i puszczą dwóch najlepszych. No ale tak normalnie zawsze jest troszkę słabszy. No i ty masz wtedy, jak to się mówi, tak naprawdę jednego super groźnego zawodnika, drugiego troszkę słabszego, a trzeci kolega, który ci jeszcze może pomóc. Więc to tak w lidze jest. A w Grand Prix trzech zawodników, teoretycznie 16 najlepszych zawodników świata, no to wszyscy są przeciwko tobie i musisz jechać, prawda? To jest ta różnica akurat. No, no i tak to niestety jest. No. Te mistrzostwa świata, no wiadomo, to się zmienia. Kiedyś był jeden turniej, kiedyś był moment taki, że nawet dwa turnieje, bo zliczano te punkty, też tak było, że dwudniowe zawody były w mistrzostwach świata. Teraz wymyślili coś takiego, jak wymyślili. No ja uważam, że te Grand Prix też jest, to jest fajna sprawa, bo tak jak powiedziałeś, wyjdzie ci jakiś jeden bieg, jakiś jeden mecz, zostajesz mistrzem świata. Przykładem jest na przykład, chociażby tu nie trzeba daleko szukać, ale przykładem jest na przykład Egon Miller, prawda? Przygotowali mu dobry, odpowiedni tor w Monachium, to był chyba 72 rok bodajże, czy 73, już nie pamiętam, nie, 73 nie, to był, albo to były 80 lata. To były 83 lata. Egon Miller, kiedy zdobył? 83? Egon Miller, już ci powiem, bo mam to odpalone, w 83 roku, tak. No, 83. No, więc, ale to tak, bo to było w Monachium, chyba w Monachium, tak? W Norden. A, w każdym razie, no zdobył to, no i co? No i to był jeden dzień, przygotowali odpowiednio mu tor. Zrobił to, miał zrobić, został mistrzem świata. No, dlatego na dzień dzisiejszy taki Egon Miller nie miałby żadnych szans, teoretycznie. Bez szans. Dlatego to wiesz, Martin Smoliński też wygrał jeden turniej Grand Prix przecież, nie? No właśnie, no dlatego mówię, nie, że tak to właśnie wygląda. No i tu nie ma co porównywać tych mistrzów świata. No, możemy zrobić to epokami, że w takiej epoce był taki czas, kiedy byli tacy zawodnicy, a teraz jest epoka Grand Prix, są tacy zawodnicy. Tak to można ewentualnie podzielić, no bo tak to trzeba podzielić. W każdym razie, no ja się cieszę, że Bartek wygrał w tej Pradze, że odczarował ten stadion, że odczarował ten tor, że jest dobrze i a czy macie... Tak, czekamy na Toruń i myślę, a Bartek tam w Toruniu zawsze jeździł dobrze. Jak będzie dwa razy w finale, ja nie mówię, żeby wygrał, ale jak będzie dwa razy w finale, to mistrza będzie miał. Tak. A jest w stanie, on to nawet jest w stanie wygrać. Nawet te dwa turnieje. Znaczy. Jest w stanie to zrobić. A inni zawodnicy, tak jak powiedziałeś, no... mówiliśmy po Wrocławiu, że Emil Sajfudinow i Leon Madsen teoretycznie mogą się pożegnać, jak to się mówi, z mistrzostwem. To było po Wrocławiu. No bo tak było. No i to zostało. W przeciwieństwie do właśnie Maćka Janowskiego, który po dwóch turniejach we Wrocławiu był u góry, był na szczycie, a teraz po prostu spadł. No ale Maciek to jest cały Maciek właśnie. On potrafi jeden bieg jechać, drugi bieg jechać, a następne zawody powiedzmy bardzo słabo. No i tak jest, no. Gdyby to były takie, gdyby Maćka przenieść w czasie i wtedy, kiedy były jednodniowe turnieje, to Maciek prawdopodobnie w jakimś tam roku by był tym indywidualnym mistrzem świata. Na pewno by mu wyszedł jeden albo dwa turnieje i nawet mógłby być nawet dwukrotnie albo trzykrotnie nawet indywidualnym mistrzem świata. No ale jest jak jest. Teraz jest Grand Prix, trzeba jechać równo. Tak jak w Formule 1, to jest to samo. No dokładnie. Jeździ równo i wygrywa. Nie? No, dlatego wiesz, Kubica kiedyś też wygrał raz, prawda? Chyba mi się daje. A Grand Prix Monaco chyba wygrał nawet. Kanadę. A w Kanadzie wygrał, tak, w Kanadzie wygrał to. No, więc to, ale nie został mistrzem świata, bo w Formule 1 są inne zasady. No, tam też musi być równy, jak to się mówi, no najwięcej mistrzów świata ma Formule 1 Schumacher, prawda, 7 razy. No, no, ale no, Senna ma 3 razy, Prost ma 3 razy, a więcej tych zawodników. Hamilton jeszcze jest, no, więc jest tam kilku takich zawodników, którzy mają kilka razy mistrzów świata, ale to świadczy o tym, że te chłopaki jeżdżą równo. Dokładnie. W danym sezonie jadą równo i to jest to samo co w różlu. Jeżdżą równo i wygrywają. I Bartek też jeździ równo. I dlatego jest jak jest. No, tak powiedziałeś Lindgren. No tu trzeba mu, tak ja mówiłem już tydzień temu o tym, że on jest nastawiony na indywidualnego mistrza świata i on po prostu jedzie. On już był 5 razy w finale, raz mu się nie udało. No i ten jeden raz może być o jeden raz za dużo. Może. No i tak się może stać. Bo nawet jak będzie w Toruniu dwa razy w finale, a Bartek będzie dwa razy w finale w Toruniu również, No to Lindgren nie wygra tych mistrzostw. I będzie, się okaże, że na 8 turniejów 7 razy był w finale, a jest wicemistrzem. No bo patrz, Lindgren był w piątek, był piąty. Piąty do klasyfikacji tak. Złapał 12 punktów. Dajmy na to, że byłby w finale na przykład trzeci,
i złapałby tam te 16 punktów, by zdobył, no to by miał teraz do Bartka z Marzlika straty 3 oczka tylko, tak? No, więc to już no jaka różnica się robi automatycznie, więc i ten jeden finał może go kosztować mistrzostwo. No. Może go kosztować mistrzostwo, więc dlatego ja mówię, ta punktacja jest jaka jest i ona będzie miała swoich zwolenników i przeciwników. No, wiadomo, że jeżeli Bartek zdobędzie mistrza świata, to będziemy mówić, że punktacja jest super, nie? A jeżeli by nie zdobył, no to będziemy szukać, jak to się mówi, a bo on w rundzie zasadniczej miał tyle punktów, a to tak. Bo ja już to ostatnio mówiłem, tydzień temu, że jakby to wszystko policzyć, te Bartek, on wygrywał często zasadnicze te turnieje, prawda? Tam 14 punktów, 13 punktów, no. Więc wiesz, to potem będzie zależność i to wiadomo, każdy ma swoje przepisy. To samo tak jak w lidze, mówiliśmy o tym godzinę temu, jak w lidze, prawda? W lidze też są różne tam przepisy, wstawiałem to takie przepisy, to takie przepisy. Ty mówiłeś na przykład, że w magazynach żużlowych pół godziny się zastanawiają, czy się ktoś ruszył, czy się nie ruszył. Dla mnie to też jest kompletna głupota po prostu. Ja nie wiem. To jest w ogóle bez sensu, ja wiem o tym, ale nic z tym nie umiem zrobić, bo oni chcą niby ten sport udoskonalać, robić go, jak to się mówi, takim, że wiesz, takie sztywne reguły, żeby niby było lepiej, żeby było wszystko sprawiedliwe. A tam, to jest sport, tam nie musi być wszystkiego takiego, to nie jest, jak to się mówi, jakby ci powiedzieć. Ale przepraszam, wiesz co, ale dobra, chcemy udoskonalać ten sport, to ja jestem za tym. Idźmy w tą technologię. Przecież i naprawdę na świecie już jest taka technologia, że moim zdaniem jest żadnym problemem zamontować jakiś czujnik ruchu, tak? Montują czujnik ruchu, czy ktoś się, sędzia ma na swoim pulpicie wtedy, czy ktoś się rusza, czy nie. I tyle. Ruszył się, jest ostrzeżenie, nie ruszył się, jedziemy. Tyle, wiemy wszystko. Można czujnik ruchu zamontować na motorze i na maszynie startowej w momencie zwolnienia. I tyle. To samo, nie wiem, z tymi taśmami i tak dalej. Ja uważam, że no, w jakimś stopniu też musimy podążać za tą nową technologią, skoro ludzkość z niej korzysta. To tak samo jak w piłce były dyskusje, czy wprowadzać ten VAR, czy nie wprowadzać VAR-u. No i co? Przyjęło się. Ludzie grają z tym VAR-em i uważam, że to jest dobre. I jest dobre, bo niekiedy sam pewnie nieraz się wkurzałeś, jak sędzia zrobił babola, a teraz przynajmniej ma tą szansę, że sobie podbiegnie do tego monitora, sprawdzi taką sytuację, wiesz, sporną i podejmie decyzję dobrą. Moim zdaniem to jest dobre. To jest bardzo dobre i o to, co o tym mówiłeś, o tych czujnikach, oni niby to wprowadzili, ale wprowadzili to, jak zawodnicy na mecie teraz zajeżdżają. Ale to tak? tylko na prędkość. Ale taki czujnik budować, co ty mówisz, to są groszowe sprawy. No oczywiście. Tego nikt nie chce zrobić, no ale to wiesz, no, to jest w żużlu właśnie, to jest taki numer. Mamy XXI wiek, a oni są dalej w XX, no ale co ja zrobię na to? Ja nie jestem, jak to się mówi tam, no jeszcze nie było żużla wtedy. W każdym razie, no co ja zrobię, no ja nie jestem, jak to się mówi, ja się nie nazywam Armando Castagna, no. Pan Armando, no? To już wiesz. Armando. No, ja mówiłem o nim, jak to się mówi, że to jest głąb, jak to się mówi, nie na tym miejscu powinien siedzieć, no ale co ja zrobię, ja tu nic na to nie poradzę. Tak, ale ja ci powiem tak, bo tam wspomniałeś teraz o tej piłce nożnej, troszeczkę od tego żużla odeszliśmy, ale z tym VAR-em. Ja ostatnio oglądałem mecz, właśnie już tu dzisiaj wspomniałem na ten temat, Legia gra z Górnikiem. I tam była taka sytuacja w 53 minucie, kiedy sędzia tak, wpada zawodnik Legii na pole karne, zawodnik Górnika go tak jakby ciałem odpycha, no nie wiem, uderzył go, w każdym razie ten się wywrócił, sędzia pokazuje na 11 metr, wszyscy się już cieszą z Warszawy, a sędzia za chwilę pokazuje, że będzie jeszcze idzie na monitor sprawdzić i po sprawdzeniu, jak to się mówi, okazuje się, że daje, jak to się mówi, co prawda był faul, ale on stwierdził, że to było przed polu karnym i daje, jak to się mówi, tam chyba szesnastkę jakąś, albo nie wiem, tam chyba, to nie, w każdym razie nie było tego rzutu karnego, no. Więc, no widzisz, no, można różnie to interpretować, no różnie, no. Niby technologia, a jeszcze błędy robią i tak dalej. Ludzie zawsze będą robić błędy, choćby nie wiadomo, jaka technologia była. Ale to, o czym mówisz, żeby wprowadzić takie czujniki, to jest dobra rzecz i to groszowe sprawy kosztuje. To wiadomo, czujnik ruchu to jest teraz wszędzie. No masz tak, choćby idziesz na przykład w sklepie, drzwi się same otwierają, to masz czujnik ruchu tylko i wyłącznie. To jest prosta sprawa. No. No, a oni, jak to się mówi, a oni potem pół godziny, magazyn trwa godzinę, a oni pół godziny, macen się ruszył, czy się nie ruszył. Czy się ruszył 2 mm, czy się ruszył 3 mm. Słuchaj, to jest taki numer. Albo po prostu, nie wiem, jak już tak bardzo, ja nie wiem, co tu zrobić, bo tu trzeba jakieś rozwiązanie znaleźć, bo nie będziemy, jak to się mówi, się oglądać, jak to się mówi, z lupami, za chwilę będziemy oglądać, czy on się ruszył, czy się nie ruszył. No,
Ja tu powiem tylko tyle. Kiedyś jeszcze za dawnych czasów było to na przykład, że wbijali w tą gumę, nie? Nie było nic. Uciekali. No, też tam byli, jak to się mówi, lotne, nielotne, tam byli specjaliści w tym niektórzy. No, ale jeszcze prędzej, właśnie za czasów właśnie Szczakela, co ja o tym mówiłem, i nawet ten bieg finałowy w tym 73, to jak na to popatrzysz, to jest normalnie ukradzione start i to nawet kurde ślepy zauważy, że mu ukradł ten start, nie? No, bo ten zwolnił tą maszynę. No i wtedy było wszystko można. To był finał, jak to się mówi, mistrzostw świata, bieg o złoto. Tam powinien być ten bieg cofnięty tak naprawdę. No nie czarujmy się, nie? A potem ten go dogonił, uderzył mu tam w kółko, ten bieg nie został przerwany, ten tam leżał na torze. W ogóle tak troszkę śmiga. Tak, a ten jechał dalej, jak to się mówi, no widzisz, no tak się zmienia ten żużel i to tak już jest, no. Jakby chyba by się ten żużel zmienił chyba na lepsze, ja z tobą musiał chyba usiąść, jak to się mówi tam u góry na tych stołkach, żeby jeszcze Adama byśmy musieli tam wkręcić w to wszystko, to by to chyba lepiej wyglądało. Adam już chyba śpi. Nie, no. ja was panowie słucham. No. W każdym razie, no tak to wygląda, no co na to nic nie poradzimy, my sobie możemy tylko porozmawiać na ten temat, ludziom przekazać co nieco, jak my to widzimy, ci ludzie też to prawdopodobnie tak samo widzą. I trzeba, to się mówi, no inaczej troszkę do tego podejść, no to trzeba troszkę z uśmiechem do tego podejść, bo my nie mamy na to wpływu większego, ale no to jest tak samo jak, już nie chcę tu, jak to się mówić o takich rzeczach śmiesznych, no ale tak, z tym COVID-em, w jednym państwie COVID jest, w drugim go nie ma, no ja już to ostatnio kiedyś mówiłem, na przykład nawet i w powiatach, w jednym powiacie jest, w drugim go nie ma, no COVID mądrzejszy niż człowiek, jak to się mówi, wie gdzie są granice powiatu, wie gdzie są granice państwa, gdzie może być, gdzie go może nie być, po prostu, no po prostu jest, jak to się mówi, no najbardziej inteligentną chyba rzeczą, jaka jest na świecie. COVID wszystko wie, no, a ludzie sobie ustawiają jak chcą, każą ci chodzić maseczka, ty się dusisz, jak to się mówi. Przecież to nawet w biologii wiesz o tym, że ty, jak to się mówi, wdychasz tlen, wydychasz dwutlenek węgla, teraz przez tą maseczkę to wdychasz z powrotem. Potem jak cię nie ma nic boleć, tutaj w płuce się, płuca cię zacznie boleć, tu cię wszystko zacznie boleć, no bo wiadomo, to jest wszystko zarazki, to są bakterie. No, wszyscy o tym wiedzą, nikt na to nie zwraca uwagi. Bo tak jak powiedziałeś, w życiu tak jak w sporcie, liczą się pieniądze i nic więcej. Tam jest tylko pieniądz i jeszcze raz pieniądz. No. Ten sport jest coraz, jak to się mówi, słabszy. Ja tu mówiłem już na antenie o tych cudach takich, nie, które widziałem w sporcie. Dwie olimpiady, wiadomo, olimpiada to jest największe wydarzenie sportowe, jakie może być, bo nawet bardziej niż mistrzostwa świata w piłce nożnej, czy tam coś innego, czy na jakieś inne mistrzostwa świata, olimpiady. No olimpiada, jak wspomniałem właśnie o olimpiadzie zimowej w Lake Placid, tam ta drużyna hokejowa amerykańska, ale też i na przykład wcześniej była sytuacja, kiedy to w koszykówce w finale Związek Radziecki grał ze Stanami Zjednoczonymi, te słynne 3 sekundy, prawda? To też był tam przekręt, kurczę, no. 3 sekundy, ci rzuci kosza, ci to, ci tam, to protest, jeden protest, drugi protest, rzucili w końcu Rosjanie i wygrali mistrzostwo, no. Są nawet filmy na ten temat, no ale trudno, no taki jest sport. I teraz ty na przykład jak nie interesujesz się bardzo koszykówką, nie wiesz o co tam chodzi, to tylko weźmiesz po prostu i zobaczysz, aha, kto był mistrzem olimpijskim, Związek Radziecki, kto na drugim miejscu, a USA, no i już więcej nic nie wiesz, no. To jest tak samo jak ja ci powiedziałem, jak będą te kilkanaście lat temu oglądać na przykład, kto wygrał na markecie, aha, Bartek, dwa razy, tak, dwa razy i już się nic więcej nie będzie liczyć. Tak to właśnie wygląda. Tak, dokładnie. No, tak to jest, no niestety. No, nie, zobaczymy jak to będzie w tym Toruniu i za dwa tygodnie Ja myślę tak, powiem ci, że tak, że Bartek już tego nie puści. To chyba by musiał być katastrofa stać, żeby on to puścił, te mistrzostwo. Nie wiem, co by się musiało stać. Chyba, że w lidze coś by się stało, no nie wiem, jakiś wypadek albo coś, no ale to w ogóle była katastrofa, no ale takie rzeczy się zdarzają, ale normalnie jak będzie jeździł, normalnie jak wystartuje, to znając Bartka, no to nie ma szans, żeby to puścił. Jak już teraz ma tej przewagi trochę, to on sobie nawet może pozwolić na finał, ile on tam tej przewagi ma? Ma 99 punktów, tak? No 7 punktów. 7 punktów, tak? 7 punktów, to on nawet jeden turniej sobie może pozwolić nawet być na czwartym miejscu we finale. No, tak, no. Dokładnie. Bo pod warunkiem, że Lindgren go wygra, nie? No. No to jeżeli on przed ostatnim turniejem będzie miał taką samą przewagę, to w ostatni dzień, to znaczy 3 października w Toruniu, może, jak już będzie, jak się dostanie do finału, to już jest mistrzem świata. No. Wtedy jeszcze może, jak to się mówi, jechać, jak to się mówi, spokojniutko, tak jak na zakupy.
nie musi się wcale, jak to się mówi, bawić. No, taka jest prawda. No, tak sobie wypracował taką przewagę. Ja się tylko cieszę, że wygrał dwa razy w tej Pradze, bo liczyłem na to, że wygra w Gorzowie dwa razy. Liczyłem na to, że wygra w Gorzowie. No, ale no, tak się stało, jak się stało. W Gorzowie nie wygrał dwa razy, wygrał tylko raz. I zobaczymy, co będzie w Toruniu, ale mi się wydaje, że on już tego nie puści. I tych pierwszych trzech zawodników, których mamy teraz, czyli Bartek, Fredka i Tajski, ci będą mieć medale. Bo tam ta przewaga już, tak jak powiedziałeś... Tak, to na pewno. Daleko. Na pewno, bo Janowski ma konkretną stratę, to Maciek niestety no, pogrzebał sobie szansę. No, on tylko był dwa razy w finale, nie? No, więc trochę mało. Jedynie co Maćkowi by pozostało, to żeby musi walczyć o tą szóstkę. No i tyle, no. No, to powinien utrzymać, bo na szóstkę znowu Janowski ma, już ci powiem, przewagi 8 punktów, więc też nie tak mało. No. No, więc przy takiej punktacji może mu się uda. Miejmy nadzieję, że w tej szóstce będzie Maciek, no medalu już raczej nie zdobędzie, a tych pierwszych trzech zawodników, czyli tak powiedziałem, to będzie Polska, Szwecja i Wielka Brytania, prawda? No to te państwa będą mieć medale w tym roku. Dokładnie. A jaka kolejność będzie, to jeszcze dokładnie nie wiemy, no ale miejmy nadzieję, że Bartek obroni tego mistrza i będzie fajnie, no. Może i nawet liga też się zakończy fajnie, bo też to tam widzę, że w tej lidze jest fajnie i jest na styku wszystko i zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj faktycznie ten Kubera wygrał, bo tam oglądałem to, jest indywidualnym mistrzem Polski juniorów. Pierwszy raz w karierze. No, pierwszy raz w karierze, ale to była jego ostatnia szansa. Taki zawodnik, żeby nie miał złota mistrzostw Polski, no to dobrze, że zdobył. No. Zasłużył. No, więc dlatego mówimy. Nie? No, to w ogóle ten żużel się w ogóle zmienia, on się tam co chwilę zmienia, tam co chwilę coś nowego wymyślają. Wiadomo, o co chodzi. Ja to dzisiaj też czytałem jeszcze między innymi to, że prawdopodobnie, znaczy na 90% Woryna chyba też pójdzie z Rybnika. W końcu chyba on stwierdził, że on w tej ekstraklasie by się, jak on zostanie w Rybniku, to się przestanie całkowicie. Coś w tym jest. No. Taka jest prawda. Sam powiedział, że i na to zwrócił uwagę, że jak jeździł w pierwszej lidze, to on i Bachelor, jak to się mówi, byli tymi liderami Rybnika. Weszli do ekstraklasy, to ani jeden, ani drugi sobie nie umie poradzić, a Bachelor na dzień dzisiejszy nawet w pierwszej lidze sobie nie umie poradzić. No. Ale ja uważam, że teraz ten klub, który weźmie Woryno, może być wygranym, wiesz? Wydaje mi się, że to może być dobry ruch transferowy. Mimo tego słabszego sezonu Kacpra, to ja mam wrażenie, że ten drugi sezon będzie o wiele lepszy. Jak on pójdzie, wiesz, do takiego lepszego zespołu i tam będzie miał lepszych kolegów też do w parze i tak dalej, to ja myślę, że to może być jeden z lepszych transferów, kto to wykona. Nie wiem. A wiem, że nie trochę klubów zainteresowanych jest, bo wiem, że z tego co wiem, to tam na pewno Włókniarz może, bo blisko. Wiem, że Falubas też tam, no Falubas już nie pierwszy rok, że tak powiem, po Woryny sięga, bo już tam też były zakusy na niego wcześniej, jak Rybnik spadał z Ekstraligi tam kilka lat temu. Wtedy Falubas też go chciał, więc też jakieś tam rozmowy pewnie może będą prowadzone z Kacprem. Ja bym chętnie wiedział Woryny w Falubazie, czemu nie, to jest Polak i przydałby się na pewno. No. A myślę, że naprawdę to może być dobry transfer. No. No on w tym roku nie miał za bardzo fajnej średniej, bo miał 1,5, nie? To nie jest spokojnie, super. No. Spokojnie. To jest naprawdę chłopak, on zawsze miał potencjał i jak jeszcze jeździli Rybnik, jak jeszcze jeździł w Ekstralidze za pierwszym razem, co jeździł 2 lata, to Kasper jeździł dobrze, on tam na juniorze najpierw jeździł, później jeździł chyba pierwszy rok jako senior. To naprawdę miał fajne wyniki. To nie ma. Tylko i mi się wydaje, że wtedy jak spadli z do tej pierwszej ligi, to wtedy powinien jednak odejść. Bo przynajmniej, znaczy ja wiem, że Rybnik też chce dobrze dla siebie i tak dalej, ale no wydaje mi się, że Kasper też musi pomyśleć o sobie, żeby się rozwinąć, bo kolejny rok, nie rok, dwa w pierwszej lidze, on ma 25 czy 6 lat. To on sobie zniszczy, wiesz, karierę. To nie ma problemu. Prezes Mrozek niech podpisze z nim kontrakt, nawet na, nie wiem, 2 lata, ale niech go do Ekstraligi wypożyczy, po prostu. A jak Rybnik awansuje, to Kasper po prostu wróci do Rybnika i jak ma ochotę, to będzie tam sobie jeździł, nie? I to też tak można zrobić, wydaje mi się. A w tym momencie blokować go, że on ma jeździć w tej pierwszej lidze,
A za rok pierwsza liga też szału nie będzie, zobaczysz. To, mimo wszystko, wiesz, mówi się tak, że nie ma różnicy między pierwszą a Ekstraligą. A moim zdaniem jest olbrzymia, zresztą mówił to Woryna wczoraj w magazynie Ekstraligi, że jest kolosalna przepaść. Ale to popatrz. Chris Holder jeździ jako gość we Wrocławiu i wyniki robi średnie. Na poziomie playoff wczoraj zrobił chyba 6 czy 7 punktów, więc naprawdę średnio. Miedziński słabo, po prostu słabiutko. Musielak słabiutko. Pieszczek jeździł w Grudziądzu, jeden mecz mu wyszedł w Rybniku, reszta słabo. Nie wiem, Jack Holder, no to jest jedyny zawodnik, który faktycznie jeździ dobrze w tym Gorzowie, nie? Ale reszta to jest przepaść. Zresztą to można popatrzeć na poprzednie lata. Były mecze barażowe między siódmą drużyną Ekstraligi zawsze, a drugą pierwszej ligi. Co? Ekstraliga zazwyczaj wygrywa, nawet jak jest słaby zespół w Ekstralidze, no on sobie radzi. I gadanie pod tytułem takie, jak w tym sezonie słyszałem, że o, szkoda, że nie ma Torunia w Ekstralidze, bo by lepiej jeździł niż Rybnik. Guzik, prawda, ja myślę, że wcale lepiej by nie jeździł z tym składem. W tym składzie oczywiście. Wcale by dużo lepiej nie jeździł. Tak jest moje zdanie. Zrobiłby 2 punkty tak samo. Bo Jack Holder byłby taki jak Lambert, a reszta Miedziński, Musielak, nie wiem, Chris Holder, to by byli na poziomie Woryny, Szczepaniaka i tak dalej. Nie byliby lepsi. A juniorów też nie ma, bo ani Kopiec Sobczyński, nie ma o czym gadać moim zdaniem. No nie ma, ja już też to mówiłem o tym, że ja mówiłem tak i to mówiłem chyba już 2 tygodnie, bo 3 tygodnie temu, że jak Toruń wejdzie, no to jak się nie wzmocnią, to ich spotka to samo co Rybnik, proste. No, bo nie tak. Mam tam o, a to z tym wypożyczeniem też masz rację, bo tak prawdopodobnie jest załatwiony właśnie Doyle. Tak jest załatwiony, że jak Toruń wróci do Ekstraklasy, to tam idzie do Torunia. No i tak, to był akurat dobry pomysł z Woreną, bo wtedy by sobie go zarezerwowali w Rybniku, a nie blokowaliby mu karierę. No. O to chodzi. No. Dokładnie. Ja tak uważam, że to byłby najrozsądniejszy pomysł, a Rybnik za rok w pierwszej lidze, jeżeli będzie miał dobry skład, a przecież ma zostać Milik, Łogaczow na pierwszą ligę. Myślę, że to będą dobrzy zawodnicy. Możliwe, że zostanie Lebiediew. Jakby doszedł tam 2 zawodników dorzucić, to jak najbardziej walka awans i może skuteczna. Czemu nie? No z takimi zawodnikami na pierwszą ligę może tak, jakby, no nie wiem, kto by tam musiał wtedy wejść, bo za Woronę by ktoś musiał przyjść i za Lamberta. Ale będą zawodnicy z Ekstraligi. Będzie na przykład Michael Ebsen-Jensen, który się pewnie nie złapie, bo będzie ten zawodnik U24, czyli wypadną, tak? Wypadnie Ebsen-Jensen jakiś, wypadnie, nie wiadomo jak będzie Żagarem, bo wiadomo, że Żagar nie zostaje w Lublinie, bo to powiedział prezes Kępa, że Żagar odchodzi, Matej Żagar z Lublina. No i pytanie gdzie? Bo opcje to, on dużo opcji nie ma. To nie wiem, jest Falubas, być może Grudziądz za Łagutę, a reszty za bardzo nie ma, no bo Leszno ma zawodników, Wrocław ma zawodników raczej, tam raczej na pewno nie pójdzie. Gorzów raczej Waculi, gdzie do Gorzowa jest Thompson, jest Marzlik. Tutaj na pewno nie będzie takiej opcji, żeby Żagar wrócił do Gorzowa. Częstochowa raczej obstawiona, chyba że coś się wydarzy, nie wiem, pod tytułem problemy z kasą, bo takie mogą być w Częstochowie i wtedy dopiero, jeżeli by odszedł, nie wiem, Lindgren, Madsen czy ktokolwiek, to wtedy myślenie o Żagarze, a reszta, no to w Lublinie nie ma miejsca, no możliwe, że pierwsza liga Żagar, no kto wie, tak też może się zdarzyć. Piszą tak właśnie o tym, że on albo Falubas, albo pierwsza liga, piszą o tym ludzie, a jeszcze tam jest przecież jeszcze prawdopodobnie Jakub Jamruk, który chyba też prawdopodobnie nie będzie jeździł w Lublinie, jest paru miesiąc. No, no wypadnie trochę zawodników, wypadnie no. Przez ten durny przepis, wypadnie trochę zawodników no. Z Ekstraligi. Chris Holder bardzo możliwe, że też, bo też są takie pogłoski, że Chris może się nie łapać do składu, bo przecież przyjdzie Doyle, będzie Jack Holder, będzie zawodnik U24 i trzeba 2 Polaków, więc Chris Holder się nie łapie. No chyba, że zrezygnują z Doyle'a, bo taka opcja też wchodzi w grę. No tak, z rezygnacją Doyle'a, to musiał zostać tutaj w Częstochowie.
No ale w Częstochowie wtedy, no ale to wtedy w Częstochowie ktoś z tej dwójki, jak Lindgren i Madsen tego musi nie odpaść. No to jest porojony regulamin, porojone to się będzie działo, porojone rzeczy. Ja wiem o tym, ja już o tym mówiłem ja to pisałem o tym, że to jest chore. No ale co zrobisz? To jest tak samo jak wszystkimi innymi, co mówiliśmy. Takie głupie kurwa przepisy pomyślali. Panowie, co zrobisz? Tym... drugi, trzeci to mamy indywidualny mistrzostwa świata na żużlu, to będzie Moto Arena w Toruniu, ale drugiego mamy indywidualny mistrzostwa świata juniorów w Pardubicach. Ja tutaj patrzę na listę startową, to jest aż 15 zawodników. Polskę reprezentować będzie Kubera, Kwech i Lampard. I Jakub Miśkowiak. Słucham? Jakub Miśkowiak, wicemistrz Polski dzisiaj, bo Lampard ma kontuzję. Aha, czyli Lamparta nie będzie, ale patrzę też na skład innych tutaj federacji, jak chociażby mamy Billy, a więc będzie Billy, będzie Joret czy Goret, nie wiem jak tego Francuza wymawiać, ale ciekawa tutaj jest, są uczestnicy, jeśli chodzi o uczestników. No i tak, panowie, w tamtym roku zdobył to trofeum Maksym Drawik. Kto z tych polskich tutaj ma szansę, czy w ogóle no, Polacy będą znów zdobędą te najważniejsze trofeum, jeśli chodzi o juniorów? Jak myślicie? Co z jak najbardziej. Dominik Kubera pewnie jest faworytem. Miśkowiak też myślę, że koło medalu może się zakręcić, a najgroźniejszymi rywalami, a jeden jest taki, który może zagrozić, Jamon Lindsay, tak? Tak, Lindsay jest, numer 27. Bo to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik, który może tutaj zagrozić. No Biuli też. No i jeszcze bym powiedział, że niezłym zawodnikiem będzie Oleg Michajłow, bo on ostatnio w Lokomotivie naprawdę bardzo fajnie jedzie. Ostatnio w meczach Lokomotivu zdobywał najwięcej punktów dla swojej drużyny jako junior, więc naprawdę dobrze. To będziemy o czym mieli rozmawiać za dwa tygodnie spod taśmy Ekstra. Za tydzień nie będzie magazynu, ale będzie za dwa tygodnie, 5 października. No to panowie, indywidualne mistrzostwa świata juniorów, no i zapewne będziemy już tutaj, nie wiem, trzeba będzie szampana odpalić tutaj na naszej antenie i na pewno to zrobimy. Bartek Zmarznik. No ja myślę, że ja bym chciał, żeby był dublet, mistrza świata indywidualnego seniorów i juniorów, bo ja myślę, tak jak Kubera, tak i Miśkowiak mają szansę na złoto. No, że myślę, że może być nawet dublet, bo mi się wydaje, że tych dwóch Polaków, i Kubera, i Miśkowiak są w stanie zdobyć. Jeden z nich jest w stanie zdobyć mistrzostwo świata. A tych reszta zawodników, to wiadomo, że ktoś tam, zawsze tak, ten Lindsay będzie groźny, tak powiedział Dawid Michajłow. Tam jest kilku takich, może groźnych będą, no ale to oni będą tylko groźni, nie będą faworytami. No, faworyci będą Polacy, no akurat. W tych rozgrywkach są Polacy faworytami już od dłuższego czasu. W każdym razie Kubera jest w gazie. Kubera, jak to się mówi, dzisiaj zdobyło indywidualne mistrzostwo Polski juniorów, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zdobył dublet. Żeby zdobył i mistrzostwo świata juniorów, bo też jest w stanie to zrobić. Ma ostatnią szansę, więc jest, jak to się mówi, w stanie to zrobić, bo widać, że jest w gazie. No a tak jak już wspomnieli, Bartek jak tak samo w Toruniu, więc jak będzie dublet Bartek i powiedzmy tam Dominik, więc to będzie okej. Okay, no. Wtedy będziemy się bawić szampanami. No i dlatego no, już przy tej okazji zapraszam na live'a po indywidualnych mistrzostwach świata juniorów na żużlu, a więc po zdobyciu, miejmy nadzieję, przez polskiego zawodnika. No a w sobotę, tak samo jak było to rok temu, studio po zwycięstwie i my w to wierzymy, Bartka Zmarzlika. Wtedy właśnie między innymi poznaliśmy Krzysztofa, wtedy to połączyliśmy się z Paryżem, pamiętam tą niezapomnianą noc. Magazyn wtedy chyba trwał prawie z 3 godziny do pierwszej w nocy, więc naprawdę oblewaliśmy wtedy soczyście. Wtedy wiele osób z nami się łączyło, nie tylko z Francji, a więc była też nasza była koleżanka redakcyjna Julia z Torunia, więc no, sporo osób wtedy łączyliśmy się, dzwoniliśmy, no i ekscytowaliśmy się tym właśnie zwycięstwem. Teraz też będziemy dzwonić, będziemy razem z wami wszystkimi tutaj przeżywać, miejmy nadzieję, po raz drugi z rzędu zdobycie mistrzostwa świata przez Bartka Zmarznika. No innej opcji nie ma, panowie. No, mi się tak wydaje, że tak musi być. No, nie wyobrażam sobie, żeby on to teraz puścił. Już przy takim charakterze, jaki Bartek ma, że jak on potrafi wystartować i atakować z czwartej pozycji na pierwszą, no to nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że on teraz powie, dobra, jesteśmy w Toruniu, a odpuszczam tego mistrza świata. No, to jest bez sensu. No, nie odpuści już tego, nie dogonią go. No, chyba, żeby się musiał naprawdę zestać, jakieś, co by się musiał, jakieś defekty by musiały być albo coś, i to w półfinale jeszcze.
Zespół Tatu, rosyjski, dość ekstrawaganckich dziewczynek śpiewał Nas nie dogonia. No to miejmy nadzieję, że Bartka nikt nie dogonia i będziemy mieć tutaj mistrza świata na żużlu po raz drugi z rzędu Bartka z Marzniga. No, tego życzmy Bartkowi. Panowie, wszystkiego dobrego, dzięki i pozdrawiam również wszystkich kibiców we Francji, w Krakowie tam się przecież rodzi żużel, powraca Wanda Kraków, więc będziemy też również mówić jeszcze o tych inicjatywach, a was zapraszam wszystkich na następny poniedziałek na magazyn Spod Taśmę. No, ja również dziękuję i do usłyszenia następnego razu. Trzymajcie się, że